No i trzeba było to nagrać. Wiele błędów widziałem na YouTubie. Wiele różnych rzeczy. Zobaczymy, czy mogę tutaj zmienić jasność gry. Ale chyba nie. Biłem tego chłopa tyle razy. Może nie bez przesady, no. Ale nastawiony byłem, że będę go bił jeszcze o wiele dłużej. A wiedziałem też na filmikach, że jest takie miejsce, że można właśnie wejść. Zatrzymujesz się w takim tajemniczym miejscu, tak jak tutaj się zatrzymałem. I wyszło na to, że się znowu w tym miejscu, że też się w tym miejscu zatrzymałem. Po tej stronie też jest takie coś. Tylko to trzeba, jakby on musi ten ostatni boss nas tutaj jakby zablokować. Ale tu to, co się stało, to takiego glitcha, tak to się mówi, to ja nie widziałem. W tej grze i wszędzie na YouTubie, no... Znaczy, może ktoś miał, że po prostu nagle ten przeciwnik padł. I kombinowałem. I no, może nie do końca dobrze tutaj była wybrana ta moja ścieżka. 72 poziom, przeważnie 80, 90, ktoś 78, 76 pokonywali tego ostatniego bossa. Takie są statystyki. Czas gry 23 godziny, z czego na bossach to na pewno połowa gry to są bossowie. Ale to, co tu się stało, w sumie dobrze, bo już byłem trochę zdegustowany. Takie mam tutaj pierścienie, ale to w sumie nie ma znaczenia, co ja tu mam, jaki ja mam strój, bo przecież to było jakieś coś... I co mam zrobić? Mam jeszcze raz przechodzić grę, bo bossa w ten sposób, boss w ten sposób został pokonany. Ale tu bardzo ważne jest właśnie... dobre rozdysponowanie tych punktów. No i wiem już, że dużo łatwiej by poszło, gdybym był czarodziejem, gdybym miał jakieś czary. Ja tutaj co prawda mam czary, ale one no, nie były zasięgowe, dystansowe. Tutaj ubrałem taki, dodawał obrażeń arcane, nie wiem co to znaczy, jakichś magicznych. A na tym młocie miałem w sumie to, że zwiększa się atak, kiedy jestem bliski śmierci. A może to zdecydowało, że zadałem mu jakiś taki... Muszę to obejrzeć na filmiku. No i w ogóle to biłem cały czas mieczem. Mieczem biłem tym... Kureimoa na 7 poziomie, bo skalowanie z siłą na S. A potem wziąłem ten topór. Skalowanie na D, ale no miał silniejszy atak i nawet go nie rozbudowałem.
Miałem taki plan, gdyby mi się tutaj nie powiodło. Ta tarcza, próbowałem z tarczą, żeby blokować te jego ciosy. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać na tym filmiku. Może na jeszcze poprzednią walkę też tutaj nagram. Ale dobra, szkoda gadać. Idźmy dalej, bo to jest koniec gry. To był ostatni boss Dark Soul. No, to jest właśnie taki Dark Soul 2D, i tak go nazywają. I są dwa zakończenia. Jedno, wpadam tutaj do studni i ono jest moim zdaniem mniej efektowne. Po prostu wpadam, lecę w nicości i pojawiają się napisy końcowe, te, które się też tu pojawią, gdy wezmę hełm. To też gdzieś na filmiku zobaczyłem. Bierzemy hełm, ubieramy go i przenosimy się, stajemy się chyba tym bossem, który tutaj na końcu, też fajnie takie, tak zrobione. I cofamy się przez to wszystkie, o, tędy szliśmy, tutaj to wszystko pokonywaliśmy, tędy, tak. Tylko za chwilę to się rozjaśni, o, tu całe wszystkie plansze, które przechodziliśmy. I tam już mogli trochę dłużej pokazać tę całą grę, to właściwie cała gra, z którą przechodziliśmy 22 godziny i przechodziłem też na, tak, gdzieś w wolnej chwili na PSP, tam jeszcze nie skończyłem, ale tam wybrałem siłę i wybrałem lepszy miecz, który tutaj po prostu już nie mogłem później zdobyć, bo musiałbym zmienić punkty. Mamy trofeum Dominion, napisy końcowe, przeszliśmy grę w końcu. No, pewnie bym jej tak szybko nie odpuścił, ale to, co się tu stało, to znowu nie wiem, co to się stało. Muszę to zobaczyć. Dobrze, że to mam nagrane na filmie. Gra zaliczona. Nagrywałem, tylko będą dwa odcinki w tej serii. Tam poprzedni, gdzie z tą czarownicą się też ugłębiłem, ale tam była jakaś nadzieja, tam był jakiś plan. A tutaj, nie wiem, może nagram dwie jakieś tam potyczki z tym chłopkiem. Tu ja nawet nie doszedłem. No, można byłoby się wyuczyć i pewnie bym tak to koniec końców przeszedł, ale w sumie fajnie, że udało się w ten sposób to zakończyć. Gra nie dla wszystkich, jak zwykle z Dark Soulsami. To jest Souls-like, typowy Souls-like. Gra wyszła dawno temu i wszyscy już ją ograli na YouTubie. Zobaczycie wiele filmików, jak to ludzie przechodzą, co tam kombinują, jakieś sztuczki robią, żeby szybko poziom zdobyć. No ja raczej nie wrócę do niej po raz drugi. Ale jakoś się przyspieszyć. A nie. Very special thanks to you. Thanks for playing. New Adventure Awaits. Nie wiem, czy to ta sama drużyna robi, ale teraz w grudniu wyjdzie bardzo podobna gra do tego, to bardziej kolorowa, bo ta jest taka ciemna, przytłaczająca. Ten klimacik jest taki. No i continue. Zobaczymy, co będzie continue. Patrzcie, 23 godziny 30. Nowa gra plus. Teraz zobaczmy tak, gdybyśmy wybrali ten empty slot, a to musielibyśmy chyba zacząć w ten sposób. Nową grę, nowy gracz. Tutaj nic nie będziemy strasznego robić, tylko idziemy tak. Chcę zobaczyć, czy działa tutaj ten continue. Tak się gra zaczyna na statku. Ale teraz zobaczymy tylko, czy to zadziała w ten sposób. Czyli endgame, być może muszę mieć jakiś pierwszy save i to chyba w ten sposób nie zadziała. Continue, no mamy tego gracza. Dobra, continue tutaj. Wchodzimy, patrzcie. Wow, co on taki obciążony chłopak. Niektórzy to widziałem, że nawet bili się z chłopakiem. I teraz podobno jest coś takiego. Tak się gra zaczyna. Mamy 72 poziom i mogę iść, ale system jest taki,
że ja nie wiem, czy tutaj znajdę od razu gdzieś jakiś locked. No i zapomniałem, jak tutaj to było. Chyba tamtym chłopem miałem pogadać, żeby mi dał klucz. Ale dobra, chyba że tu jest klucz po prostu, a ja tak pobiegnę. No właśnie. Zobaczymy tylko, czy zadziała ten system jakiś taki gdzieś tam. Oglądałem, ale nie chciałem iść w taki sposób. Mamy pierwsze sanktuarium. Equip icon. Czy ja mam tutaj? Mam wszystkie, mam ikony. Dobra, bierzemy pierwszą, lepszą. Select icon. To nie jest chyba ikona. Na pewno jest ta, na przykład. Mamy jakąś konkretną ikonę wybrać? Aha, okej, czekajcie, bo tutaj mamy wybrać ikonę, o właśnie. Dobra. I mamy taki, mamy 51 tysięcy. I teraz zobaczymy, czy zadziała ten systemik. Czyli biorę tu skrzynię. Wychodzę z gry. Wchodzę do tamtej postaci, ale chyba to tak nie zadziała. Kombinują ludzie, naprawdę. Tu mam już level trzeci. No, bo ja tutaj. Tak. Tak, pewnie coś tutaj źle robię. Że można po prostu przenosić między postaciami tą sól. Continue. Nowa gra plus. No, mówię, raczej nie będę. A dobra, nie będziemy kombinować. Damy sobie tylko level następny. Za dużo nie mamy. Ale też wam pokażę drzewo, jak to wygląda i powinienem pójść albo tu właśnie bardzo w magię, albo tutaj na czwarty poziom miecza. O, i widzicie? I tu jest też taki gracz, który też zaczyna grę. Tylko że właśnie nie wiem, jak z nimi się można połączyć. W każdym razie tu można właśnie jakiegoś bożka też przywołać. Storm Leader. Jeżeli przywołamy, no to przychodzi. Można z nim pogadać. Dobra, ja tutaj kończę tę grę. Fajnie było, naprawdę wiele zbroi. Mimo tego, że ona tak topornie trochę wygląda, ale patrzcie, ile tu jest w ogóle mieczy i tak dalej, ile ja nie użyłem. Mamy tarcze, mamy różne takie jakby czakry. I ile tej zbroi, tylko że właśnie nie każda zbroja jest taka, no, na przykład taki gruby miś może być. Ten miś, na przykład odbieramy, trochę wygląda jak Zigwart z Kataryny. Spodnie, które ma te. No i patrzcie tylko, jak on chodzi wtedy, nie? To w zależności wtedy od statystyk. Ale jest taka właśnie jakaś tam bardziej kozacka. Tylko to też tak na szybko wybieram. I trzeba odpowiednio właśnie w tych statystykach polecieć. 75 poziom, 23 godziny. Salt and Sanctuary zakończone. Tyry, tyry. Jeszcze cios mieczem. I jeszcze taki cios mieczem, a tym młotem? Tak, i tak. Myślę, że młotem byśmy szybko chłopa pokonali, ale pokonaliśmy go w sposób niesamowity, niezwykły, tajemniczy. Dobra, do zobaczenia w kolejnej grze.